Jesteś to gotowi? To zaczynajmy. To zaczynajmy. Dzieciandia to jest podcast dla wszystkich. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Który dzisiaj jest dzień? Co to za miesiąc? To już... Marzec? Gdzie? Na kalendarzu pokazuje, że za chwilę będzie kwiecień. W marcu jak w garcu, w kwietniu jak... Kwiecień plecień, co przeplata trochę zimy, a mi jest ciągle zimno, mówiła w zeszłym roku Hania. Haniu, czyśmy przegapili zimę? Czyśmy spali jak jeże w tą zimę? Może. Jak to może? Na pewno. Może jest obok zaraz, jak pójdziemy na plażę. Ale cudownie, w końcu moje marzenie się spełniło. Przespałam całą zimę. Jak jeżyk. A kto lubi myszki? Koty. Kotek? A właśnie, bo stąd jest nasza kotowość do wszystkiego. Tata! No dobra. Jesteśmy kotowi na posiadanie kota. Nawet nie tylko kotowi, ale i kota już mamy, malutkiego. Ale czy my w ogóle jesteśmy kotowi na posiadanie tego kota? Raczej, czy on jest kotowy na posiadanie nas? Tak, bo Hania, jak ty to ładnie dzisiaj powiedziałaś? Dogs have owners, cats have staff. Czyli psy mają właścicieli, a koty mają swoją służbę. I to jest prawda. Jak to się w ogóle stało, że w naszym domu zamieszkał kot Maciej? To ja wam opowiem, jak to się stało. Kota chcieliśmy mieć już dawno, dawno temu. Znaczy, ja chciałam mieć. Nie tata. Nie tata. I ale... ostatnio byłam na spacerze z moją koleżanką i moja koleżanka mówi, a wiesz, moja koleżanka to ma małe kotki. Tak, a tata jeszcze ciągle nic nie wiedział. I ja mówię, wiesz co? A pokaż mi te kotki. I ona napisała do swojej koleżanki i jej koleżanka wysłała nam zdjęcie właśnie dwóch kotków. Między innymi Macieja i jego brata. A że Maciej wyglądał jak przecudowny bandzior. I miał na imię wtedy Zorro. Wysłałam wtedy to zdjęcie do Tosi i mówię, Tosia, który? No i Tosia pokazuje właśnie na Zorro. Uwaga, tata ciągle jeszcze nie wie nic o tym, że szykuje się kot do domu. Hania też nie wiedziała, tak? Nie. Ale słyszałam troszeczkę, że o kuwecie ja byłam, jak co? Co, ale gdzie słyszałaś? W szkole słyszałaś? Nie. Nie? W domu Oli. W domu Oli słyszałaś, bo tak, bo ja z Oli mamą rozmawiałam o kuwetach. O, co to było? Ponoć wyciszyłam wszystkie dźwięki. Wiecie co? A ja wam powiem a propos dźwięków, że tutaj jak się dzisiaj nagrywamy, to różne dźwięki domu nie tylko słyszycie, ale i kota słyszycie, bo on co chwilę przebiega, uderza w stojak, na którym jest mikrofon, uderza w kable, uderza w meble i tak co jakiś czas jest puk, stuk, no, to jest nasz kot. No bo to jeszcze nie jest jego pora spania. No dobrze, wracajmy do naszej kociej historii. Więc Tosia wybrała Zorro. I ja mówię, jak ja powiem to tacie? No i pisałam z Tosią i mówię, słuchaj, przyniesiemy go do domu, trudno, postawimy tatę przed faktem dokonanym. Ale tata jeszcze ciągle nic nie wie. Tata ciągle jeszcze nic nie wie, no ale tata nie został postawiony przed... Nie został postawiony, bo mama miała cykora. I mama przedstawiła tą sytuację tacie i mówi, słuchaj, tu jest taki kotek, taki maleńki, taki bezbronny, taki cudowny. Tak, mały kotek zawsze taki jest, potem jest wielki kocur. Ja mówię, może byśmy wzięli tego kotka. Ja mówię, póki Tosia jest w domu, to by się kotkiem zajęła, ty byś w ogóle nie musiał się nim zajmować. Ja bym się zajmowała kuwetą, Tosia, Hania by się z nim bawiła. No i tata powiedział tak, nie. No tak powiedziałem, ale to ja od razu wyjaśnię dlaczego. Ale poczekaj, bo to był piątek. Bo zwierzę w domu to jest bardzo duży obowiązek, bardzo duży. Bo to był piątek. No ale ja nie powiedziałam nic mojej koleżance. Mówię, dam mu weekend. Ale on jeszcze nie widział wtedy zdjęcia naszego Macieja. Więc mu wysłałam zdjęcie.
No i po zdjęciu zobaczyłem, że to taki bandyta, że to jest normalnie członek naszej rodziny. No i Maciek zjawił się tydzień, nie, dwa tygodnie później zjawił się w naszym domu. Te śmiechy Hani to są z tego, że Hania jest mniej zainteresowana dzisiaj nagrywaniem, a bardziej z jak zwykle zabawą z kotem. Więc Maciej przyszedł do naszego domu, ale czy my powiedzieliśmy Hani od razu? Haniu? Nie. No to, ale mogłabyś nam chociaż powiedzieć, co poczułaś, kiedy usłyszałaś, że będzie kotek? Jak po się dowiedziałaś? Uwierzyłaś od razu, jak nie? O kuwecie się dowiedziałaś, to co pomyślałaś? Że to może być dla ich kota, dla Tobiego. Aha, bo ich kot się nazywa Tobi. A nasz nie. A nasz nie. Nasz się nazywa Maciej. A teraz najlepsze powiem, bo przerwę rozmowę. My ciągle do końca nie wiemy, czy to jest on, czy ona. Ale z czego to wynika? Pani, która nam go dawała, mówiła, że kotki wszystkie były sprawdzone, jak się urodziły, prawda, czy tam trochę potem, przez panią, która się zna na kotach. I pani sprawdziła wszystkie kotki, no i tam była chyba jedna dziewczynka, a resztę to byli chłopcy. Ale nasz Maciej ma trzy kolory. Jest czarny, biały i taki podpalany. Kawowy inaczej. Kawowy. Bo my nie podpalaliśmy kota. Tak, pomarańczowy, a gdzieniegdzie nawet na łapkach i różowy. Także nasz kotek jest trójkolorowy, a według tego, co się dowiadywaliśmy i według tego, co nam ciocia Magda mówiła, która jest weterynarzem, to kotki trójkolorowe są w 99,99% samiczkami. Samiczkami. Kotkami. No tam sprawdzaliśmy, co tam ma w tej pupce, prawda, z tyłu, ale no ale nie jest dalej zbyt, jeszcze nie do końca nie jest wiadomo. Zbyt chętny nam pokazać. No i zaraz jak ktoś nam powie, ale hola hola, możecie przecież iść do weterynarza. No możemy iść do weterynarza i jesteśmy w kolejce na liście oczekujących, ponieważ dostać się tu do weterynarza, to podejrzewam, że tak jak do lekarza. Także jak będziemy już wiedzieli, czy nasz kot to Maciej, czy nasz kot to kotka Maciej, to dalej będzie miał na imię Maciek. To dalej będzie miał na imię Maciek, bo już reaguje i wszyscy się już przyzwyczaili do Macieja. Dlatego jesteśmy kotowi na wszystko. Hania, powiedz mi, jakie według ciebie są plusy posiadania kota? Nie trzeba przez całą noc spać. Terapia na wynos? Terapia na wynos. Terapia dobre, na wynos, dobre, to prawda. To jest prawda. Co przyjdzie jeszcze? Do ciebie do łóżka i będzie spał jak dzisiaj. Jakie są jeszcze plusy posiadania kota? A się trzepie. To są minusy posiadania kota, bo kot powinien drapać swój drapak, nie moją sofę. Hania i Tosia zrobiły mu piękne dwa domki z kartonów. Ma drapak, w drapaku ma koci miętkę, a jak dosypujemy świeżej, to lata jak szalony. A że skacze i wali w te kartony jak szalony, to trzeba będzie je wymieniać co jakiś czas, więc... Ja chcę zrobić domek, bo zobacz. No tak, bo my robimy domek, nie tylko wycinamy, ale jego zdabiacie dziewczyny klejem, sznurkiem i w ogóle, żeby on miał bezpiecznie i fajnie. Zabawa w domu, kiedy nie ma przyjacieli. Tak, dużo się bawisz. Przyjaciół, tak? Mhm. No, to prawda. I towarzyszy ci ciągle, jak rysujesz, jak piszesz. Jak czytuję. Jak czytasz, tak. Ciągle ci kot i towarzyszy. I nawet lubi z tobą słuchać twojego ulubionego piosenkarza. Leonard Cohen, tak. Hania uwielbia słuchać Leonarda Cohena. Szczególnie jego przedostatnią płytę, to jest szokujące. Mhm. I kocio też Hani towarzyszy. Jakie są jeszcze plusy posiadania kota? Wczoraj miałem ten plus. Można siedzieć na komputerze i pracować, a kot wejdzie na kark i po prostu zaśnie na tym karku i ma jak się ruszy. No, kocio wczoraj zasnął na tacie, to prawda. A jakie są minusy? Ja powiem, trzeba czyścić kuwetę z kubki i z siusią. Skraczyna na sofę. Troszkę ma człowiek porysowane rączki od pazurków i ząbków. I nogi. I nogi, ale on nie robi tego specjalnie. Nie, i dzisiaj mama... Co on zrobił do twojego oka? Kocia sobie, tak jak Hania powiedziała, nie ma właścicieli, ma załogę, która tak ma służących, którzy się nim opiekują. Czyli tak, Tosia jest do podgryzania stópek i do głaskania. To znaczy nie Tosia podgryza jemu, tylko odwrotnie. Hania jest od zabawy, mhm. Tata jest... Od wszystkiego. Nie, od nóg. Od nóg, tak, tacie atakuje nogi. Nie, Tosia atakuje nogi, a tacie podgryza. O, właśnie uderzył, właśnie chciał pogadać. Zostawiamy kabelki. Ty, ale ten kabel to ty zostaw. Tam się telefon ładuje. Tu proszę coś powiedzieć. Powiesz coś? Okej, wracamy. Aha, poranek. Jak cię obudził? A ja jestem od tego, żeby rano mnie obudzić, albo w nocy, i od tego, żeby mnie rano obudzić i pójść nałożyć jedzonko.
Więc dzisiaj rano ja się trochę przewróciłam, poszłam w drugą stronę łóżka, bo coś nie mogłam spać. Bo dziś jest niedziela i przestawiliśmy zegarki. A, no właśnie. Dzisiaj przestawialiśmy zegarki, czyli śpimy godzinę krócej. Tak. No i słyszę tam z tyłu to... Jego to takie gruchanie. Chodzi w jedną i w drugą stronę. No i dobra, ja mówię, co chcesz? Obudziłeś się już? Przyszedł do mnie i tak delikatnie mnie po buźce tak smyrał tam swoją po powiece mojej, aż w końcu mnie chap za powieka. Zębami, ale tak delikatnie. No delikatnie, bo on to tak. Ja mówię, dobrze, już wstaję, już idziemy nałożyć. No takie są realia teraz z naszym kotem. Chyba musimy nagrywać, kiedy on śpi, ale on jest właśnie w tej chwili pobudzony i dopiero za jakiś czas pójdzie spać. Także terapia na wynos jest cudownie, bo cała rodzina się zbiera w weekend. Spędzamy czas, nawet jak czytamy wieczorami swoje książki, to kocio jest z nami, albo pójdzie spać, albo słucha też czynnie. I właśnie przed chwilą kocurek popsuł nam nagrywanie, odłączając kabel z gniazda. No niestety, małe problemy techniczne. Ja miałem powiedzieć, że my właśnie czytamy książki w nocy, znaczy wieczorem. Wieczorem się zbieramy, czytamy sobie książki i polecamy wam wszystkim to. Tak, jaką książkę teraz czytamy? Osobliwy dom pani Peregrin. Pani jest siedzieć, robić, nie wiem, ja na przykład robię na drutach, Hania coś tam sobie rysuje. Dobrze, ale rozmawiajmy o kocie. Hania, czy ty mówiłaś już o minusach posiadania kota? Scratching na wszędzie, na ręce, na sofę, na nogi. Scratching, czyli? Drapie. Trzeba mu troszeczkę przyciąć. Czekamy, aż Agusia przyjdzie. Agusia, jak słuchasz, to przyjdź, proszę. Cały czas uczymy się tego nowego języka, ponieważ do tej pory byliśmy psiarzami. Mieliśmy kilka psów w swoim życiu. I w dzieciństwie, i potem w młodości, i jak założyliśmy rodzinę, też mieliśmy psy, ale po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na posiadanie kota. I język kota jest... Totalnie inny. Totalnie inny od języka psa. To jest wszystko dla nas nowe, ale powiemy wam tak, że zaskoczyło nas, że nasz kotek wylewał wodę z miseczki, która stała obok jedzonka. I po wielu, wielu poszukiwaniach w internecie, rozmowach z różnymi ludźmi, okazało się, że miseczka tak naprawdę nie powinna stać koło jedzenia. Dlaczego, Haniu? To jest, kiedy duże koty zabijają, to nie chcą, żeby być blisko wodopoju, żeby wodopój nie był brudny. Dokładnie, żeby nie ściągać tam innych zwierząt. I też mnie zaskoczyło, że on nie lubi pić od takiego dysz. Ale lubi od kubka. Czyli nie lubi miseczki, a z kubka pije od razu. Tak, nasz kotek w chwili obecnej ma 4 miseczki, bo 2 miseczki, które pierwsze kupiliśmy, okazały się nie najlepsze, nie chciał z nich jeść ani pić, więc kupiliśmy te takie głębokie miski, szerokie, ponieważ się okazuje, że tam jest wielki problem z kocimi wąsami. No i kociu nie chciał pić też z tej miseczki, więc przypadkiem odkryliśmy, że kociu lubi pić ze swojego kubeczka. Zapraszamy was na dalsze odcinki i przykro nam bardzo, ale będziemy was spamować informacjami o naszym kocie. A na razie... Teraz na opowiadańko! Tak. Zapraszamy! Zapraszamy! I mówimy wam pa, pa! Ale zanim pa, pa, to bajkowisko nosi tytuł... Magławica. Nie Magławica, tylko Mgławica. Dziękujemy i zapraszamy! Dziewczynka nie pamiętała, dlaczego się tu znalazła. Gdziekolwiek znajdowało się owo to. Przedzierała się przez gęstą mgłę, bardzo dziwną mgłę, jakby to był obłok gazu i pyłu otaczający gwiazdę. Jaką gwiazdę? Zapytała się w myślach i kontynuowała. Skąd u mnie taka myśl, że ja niby przez mgławicę się przedzieram? I faktycznie, owa mgła wyglądała zupełnie jak na tym obrazku, który widziała kiedyś w jakby innym życiu, rozrysowany z największą dokładnością na karcie pergaminowej księgi. Uśmiechająca się kobieta w średnim wieku, z rysami twarzy jakby rozmytymi przez tę mgłę, pokazywała jej te cuda z obserwacji nieba. Niebo.
Dziewczynka spojrzała w górę. Nie dostrzegła nieba. Rozejrzała się wokół, a później pod stopy. Nic nie widziała. Wciąż znajdowała się w bardzo gęstej mgle. To świecąca mgławica w gwiazdozbiorze smoka, usłyszała w swej głowie głos kobiety pokazującej rysunki w księdze. Dawno, bardzo dawno temu. Głos zniekształcony tak bardzo, że nie mogła przypisać go do konkretnej osoby. Mówiła do niej, a jednak miała wrażenie, że do zupełnie innej osoby. Widziała jednak oczami swej wyobraźni niesamowite kolory i spowijającą wszystko kremową mgłę, padającą w delikatny seledyn. I oko zbudowane z milionów gwiazd w nieskończonej, kosmicznej otchłani. A ty skąd się tu wzięłaś? Spytało oko. Tego dziewczynka była pewna. Odwróciła się instynktownie, gdyż dźwięk dobiegł jakby zza jej pleców. No odpowiedz mi, ponagliła ją do odpowiedzi starsza kobieta, nieco zmęczona szarpaniem wystającego już mocno z ziemi korzenia o dziwnym, nieco humanoidalnym kształcie. Gdzie ja jestem? Odpowiedziała zdezorientowana dziewczynka. Na pewno nie tam, gdzie powinnaś być, bo tutaj na pewno nie jest miejsce dla ciebie. Kobieta wyjęła jakby ruszający się na boki korzeń i dodała: czekaj chwilę! I zniknęła. Dziewczynka nie miała pojęcia, co się dzieje. To powiesz mi, co tu robisz? Tym razem głos należał do młodej kobiety. Siedziała przed lustrem i poprawiała swój makijaż, jakby szykowała się na jakiś bal. Podkreślała to krepowa suknia z długim rękawem w kolorze błękitnym i złotymi zdobieniami. Ja nie wiem, odpowiedziała zgodnie z prawdą. Kobieta wpatrywała się w nią intensywnie przez dłuższą chwilę. A co pamiętasz? To pytanie padło gdzieś z boku. Kobieta przy lustrze zniknęła, a na odpowiedź czekało niewielkie, futrzaste stworzonko. Co tu się dzieje? Z kim ja rozmawiam? W głosie dziewczynki wyczuwalna była panika. Cały czas ze mną, powiedział smok stojący w miejscu futrzaka. Ale ty się cały czas zmieniasz, dziewczynka panikowała. I pojawiasz się wszędzie, ja nie wiem, co się dzieje. Smok zniknął, zapadła cisza. Dziewczynka rozglądała się wokół ciężko oddychając. Nagle przypomniała sobie proste ćwiczenie oddechowe. Głęboki wdech, krótkie przytrzymanie powietrza wewnątrz płuc, wydech. Ponowny głęboki wdech. Wypełnienie przepony, wydech. Nie pamiętała, kto jej tego nauczył. To było gdzieś w zupełnie innym życiu, jakiejś nieznanej jej osoby. Nie potrafiła przypomnieć sobie kogo, ale ogarnął ją spokój. Teraz możemy porozmawiać sobie nieco spokojniej. Łagodny głos pochodził od rudowłosej, młodej kobiety, która kontynuowała. Jestem Magda i tak się do mnie zwracaj. Kim jesteś? Ja nie wiem, zgodnie z prawdą odrzekła dziewczynka. A jak tu trafiłaś? Spytała rudowłosa. Też nie wiem. Ja nie wiem, gdzie jestem. Co to jest to tu? I kim ty jesteś? Bo cały czas się zmieniasz. Magda uśmiechnęła się i wskazując otwartą dłonią na fotel powiedziała. To może spoczniesz? Bo coś mi się zdaje, że przyszłaś z daleka i zaszłaś znacznie dalej, niż ci się wydaje. Herbatki? Dziewczynka siadając na miękkiej poduszce skinęła głową. Poczuła pragnienie i głód. I w jednym momencie na stoliku, który pojawił się nie wiadomo jak i kiedy, z otaczającej świetlistej mgiełki zmaterializowały się dwie filiżanki z parującym rubinowym płynem i talerzyk pełen kokosowych ciasteczek. Dziewczynka wzięła jedno, zamoczyła w herbacie i delikatnie wsunęła do ust. A po całym jej ciele rozszedł się cudowny smak, jakiego się nie spodziewała. Czuła go nawet w końcówkach swych długich włosów. Smakuje ci? Spytała rudowłosa. A dziewczynka ponownie skinęła głową na potwierdzenie. Tutaj wszystko smakuje inaczej, tak bardziej intensywnie. Ale inaczej niż gdzie? Dziewczynka zapytała z nadzieją, iż kobieta powie jej skąd przyszła. Inaczej niż wszędzie indziej. Ta odpowiedź rudowłosej w żaden sposób nie pomogła dziewczynce w zrozumieniu sytuacji, w której się znalazła. Dlatego bezradnie rozłożyła ręce i spytała: gdzie ja jestem? Najwyraźniej zbłądziłaś, kochanie, odparła rudowłosa i kontynuowała. Jesteś już drugą osobą, która w niezrozumiały dla mnie sposób przyszła tutaj. Powiedz mi, czy pamiętasz moment,
gdy weszłaś we mgłę? Dziewczynka próbowała sobie przypomnieć. Trwało to dłuższą chwilę, po czym rzekła: nie, ja pamiętam tylko, że nagle wszędzie była mgła, taka bardzo gęsta mgła, bo teraz to ona jest jakby, szukała właściwego słowa, jakby nie mgła, a światło. Rudowłosa uśmiechając się powiedziała: bo to jest światło, a w zasadzie to energia. Coś mi się zdaje, że będziemy jeszcze miały dużo czasu na wyjaśnienie tego. Powiedz mi teraz, jak masz na imię? Nie wiem. To jak mam się do ciebie zwracać? To ja mam wymyślić sobie imię? Zdziwiła się dziewczynka. Jeśli chcesz, to tak. Choć to jest takie... Magda szukała właściwego słowa. Takie miejsce, gdzie fałsz nie zadziała. Tutaj każdy ma swoje prawdziwe imię. Choć prawdę mówiąc, to dotychczas były tylko 3 osoby i to wliczając w to ciebie. A te kobiety i stworek i smok. Magda zaśmiała się tak serdecznie, że dziewczynka poczuła się lepiej. Na pewno pomogła w tym herbata i cudowne kokosowe ciastka, którymi raczyła się cały czas. To wszystko to ja, kochanie, odparła rudowłosa, cały czas się uśmiechając. Ale mówiłaś, że tu nie ma fałszu, zdziwiła się dziewczynka. A ty możesz udawać kogoś innego? Nie, kochanie, spokojnie odrzekła Magda, odkładając filiżankę, z której upiła łyk herbaty. Jak powiedziałam, tu nie ma miejsca na fałsz. Ja jestem nimi wszystkimi, to znaczy ja jestem sobą. Jak wszystkimi? Dziewczynka nie potrafiła tego zrozumieć, choć bardzo chciała. Mam wiele postaci i wielu zna mnie tylko pod jedną z nich. Ale ja jestem jedną osobą, wyjaśniła Magda. I znienacka zadała pytanie. A ty jak masz na imię? Aruna. Bez zastanowienia odpowiedziała dziewczynka. I bardzo mocno się tym zdziwiła. Nigdy nie słyszała, by ktokolwiek ją tak nazywał. Zresztą nie miała najmniejszego pojęcia, jak na nią wołano. Ale na pewno nie Aruna. Poczuła jednak, że to jest to. To jest jej imię. Aruna, powtórzyła rudowłosa. Piękne i silne imię. Dawno nie słyszałam już tego słowa. Używano go na jednym ze światów, ale lud, który posługiwał się tym językiem, przepadł. To znaczy rozmył się w innych ludach i zapomniał swego dziedzictwa. A co to imię znaczy? Spytała dziewczynka. A po chwili, gdy dotarło do niej znaczenie słów Magdy, dodała: jak to w jednym ze światów? To ile ich jest? Jesteś bardzo bystra, pochwaliła ją Magda. Światów jest wiele. Być może nawet nieskończenie wiele. Jedne powstają, inne kończą swój byt. Coś mi się wydaje, że o wszystkim zdążymy jeszcze porozmawiać. A wracając do twego imienia. Aruna to słowo oznaczające morze, bezkres, drogę. Zapisywano je i wymawiano również w nieco inny sposób. A, Abba. Aruna, ładnie, stwierdziła dziewczynka. Podoba mi się. To miejsce mi powiedziało, jak mam na imię? Tak, można tak powiedzieć, odpowiedziała rudowłosa. To twoje prawdziwe imię, a jako takie ma ogromną moc. Sama się o tym przekonasz, jestem pewna. A kim była ta trzecia osoba, która tutaj jest? Bo ja jej jeszcze nie spotkałam, spytała Aruna. I nie spotkasz jej, bo już jej tutaj nie ma, tej osoby. Jego znaczy, powoli powiedziała Magda. On był tutaj tylko przez krótką chwilę. Szedł górską, nieczęsto uczęszczaną drogą w swoim świecie, a przynajmniej w tym świecie, gdzie wówczas przebywał, i zgubił się. Pamiętam, że śmiał się, że to była jedna z tych spraw, które mu naprawdę dobrze w życiu wyszły. Na te słowa Magda uśmiechnęła się i kontynuowała. Pogoda górska bywa kapryśna. Nagle słońce skryło się za chmurami i zaczął siąpić drobny deszczyk. Ze szczytów doliny poczęła spływać mgła, która otoczyła i jego. Bo widzisz, wchodząc w mgłę, tak naprawdę nie wiesz, gdzie wyjdziesz. Dlatego spytałam, czy pamiętasz moment, gdy weszłaś w mgłę, bo to ona cię przeniosła. Tamten chłopiec był tu dosłownie chwilę, ale ty cały czas tu jesteś. I myślę, że trochę to potrwa, zanim się odnajdziesz. Tu jesteś bezpieczna, dodała. Po tych słowach zapadła cisza. Aruna zrozumiała, że nic jej nie grozi. Zadała jeszcze jedno pytanie. Ale co to za miejsce? Co to znaczy, że pomiędzy światami? To taki jakby gąszcz luster wewnątrz pustych przestrzeni. Jeśli będziesz tu wystarczająco długo, to zrozumiesz. A nudzić się nie będziesz na pewno. Aruna poczęła wpatrywać się w mały świecący punkt. I nagle zobaczyła lustro.
tylko że ona znajdowała się jakby po jego drugiej stronie. Miała wrażenie, że patrzy przez szeroko otwarte okno na nieznany jej świat, a po chwili ujrzała, że cała mgła, to znaczy otaczające ją światło, cała ta energia tworzy mgławicę, w której ona, Aruna, siedzi sobie z rudowłosą Magdą i popija herbatkę i częstuje się ciasteczkami. I cała ta przestrzeń składa się z gąszczu błyszczących luster, okien otwartych na nieskończone światy. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla sywskich. Koniec! Pa, pa, pa!